Hebräer 2, die Verse 17 und 18. 17 i 18 wiersz. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Aus Hebräer 4, z 4 rozdziału, Vers 15 und 16. 15 i 16 wiersz. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Und aus Hebräer 7. I z 7 rozdziału. Vers 25. 25 wiersz. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Alle drei Stellen, die wir gelesen haben, haben ein gemeinsames Wort. Każde z tych trzech miejsc, które czytaliśmy, ma jedno słowo wspólne. Und das ist dieses Wort etwas vermögen oder etwas zu können. I to jest to słowo potrafić. Wir haben das nur eigentlich dreimal im Hebräerbrief. Myślę, że znajdujemy to słowo tylko trzykrotnie w tym liście. In Verbindung mit Jesus Christus, dem hohen Priester. Mianowicie w powiązaniu z Jezusem Chrystusem jako arcykapłanem. Dass er in der Lage ist, etwas zu tun. Że on jest w stanie i coś potrafi uczynić. In Hebräer 2, Vers 18. W drugim rozdziale, w 18 wierszu. Vermag er zu helfen. Że on może lub potrafi dopomóc. In Hebräer 4, Vers 15. W 4 rozdziale, 15 wierszu. Hat er mit, vermag er Mitleid mit uns zu haben. Że może mieć współczucie. Und in Kapitel 7, Vers 25 vermag er völlig zu erretten. A w 7 rozdziale, w 25 wierszu może zbawić na zawsze, albo zupełnie. Das ist eine gewaltige Botschaft. To jest tak naprawdę bardzo wzniosłe słowo skierowane do nas. Dass wir einen solchen hohen Priester besitzen, der fähig ist, etwas zu tun. Że właśnie takiego arcykapłana mamy, który potrafi coś uczynić. Was ist die Aufgabe des hohen Priesters? Jakie zadanie miał arcykapłan? Der hohe Priester ist vor Gott tätig. Arcykapłan służył przed Bogiem, przed jego obliczem. Und er ist vor Gott tätig, damit wir gar nicht erst in Sünde fallen. I on tak służył przed Bogiem, lub tak działał i zabiegał o to, żebyśmy w ogóle nie wpadli w grzech, nie popadli w grzech. Und so sieht uns der Hebräerbrief auf unserem Weg durch die Wüste. I właśnie z tej perspektywy też list do Hebrajczyków jest napisany, mianowicie widzi nas jako podróżujących przez pustynię. Und bei unserem Weg durch diese Wüste gibt es Schwierigkeiten. A w czasie takiej podróży spotykamy się z trudnościami. Da gibt es Verfolgungen. Na przykład prześladowania. Da gibt es Prüfungen. Na przykład próby. Da gibt es Krankheiten. Na przykład choroby. Da gibt es manchmal auch den Tod. Nieraz nawet i śmierć. Die Umstände sind oft nicht einfach. Okoliczności często bywają niełatwe. Und die Umstände sind manchmal so schwierig, dass wir dadurch in Sünde fallen können. I okoliczności mogą stać się tak trudne, że możemy popaść w grzech. Und jetzt ist dieser hohe Priester tätig. I właśnie w takich chwilach arcykapłan działa, lub w ogóle działa, damit wir eben nicht in Sünde fallen. Żebyśmy nie popadli właśnie w ten grzech. Und wenn es doch mal passiert, a jeśli się to jednak zdarzy, auch dann ist der Herr Jesus für uns tätig. To nawet w takich chwilach Pan stawia się za nami. Aber nicht als der hohe Priester. Ale wtedy już nie jako arcykapłan,
sondern als der Fürsprecher. Ale jako orędownik. Und dann bei dem Vater. I wtedy bezpośrednio u Ojca. Wie uns das in 1. Johannes 2, Vers 1 und 2 beschrieben wird. Tak jak to jest opisane w pierwszym liście Jana w drugim rozdziale. Es sind also zwei völlig unterschiedliche Dienste, die der Herr ausübt. Więc Pan wykonuje zupełnie różnego rodzaju służby wobec nas. Heute soll es uns nur um den Dienst des Hohen Priesters gehen. A dzisiaj zajmiemy się tylko tą stroną jego służby jako arcykapłan, nie jako orędownik. Und Kapitel 2 enthält noch eine weitere gewaltige Botschaft. Ten drugi rozdział zawiera jeszcze inną bardzo albo inne bardzo poważne słowo, nämlich einen zweifachen Grund, warum Jesus Christus auf dieser Erde leiden musste. Mianowicie podwójny powód na to, dlaczego Jezus Chrystus musiał cierpieć, będąc na tej ziemi. Denn so beginnt ja Vers 17. Bo tak właśnie rozpoczyna się ten 17 wiersz. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden. Że musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Gleich werden heißt nicht, dass er identisch war. To, że musiał się upodobnić, nie oznacza, że był jeden do jeden w tym samym stanie jak bracia. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen ihm und uns. Bo co najmniej była jedna znacząca różnica między nim a nami. Er war ohne Sünde. On był bez grzechu. Und deswegen eben nur gleich, ähnlich werden. I dlatego tu jest właśnie napisane, że się tylko upodobnił. Das heißt, er hat Fleisch und Blut angenommen. To znaczyło, że on przyjął postać ludzką, przyjął ciało i krew. Lebte als vollkommener Mensch auf dieser Erde. I jako człowiek żył doskonale na tej ziemi. Ging durch alle Prüfungen, die möglich waren. Przeszedł przez wszystkie możliwe próby. Hat jedes Leid ertragen, was es nur gab. Wycierpiał wszelkiego rodzaju cierpienie, które tylko można było wycierpieć. Nicht umsonst wird er in Jesaja 53 der Mann der Schmerzen genannt, der mit Leiden vertraut gewesen ist. Niedaremnie w księdze Izajasza nazwany jest mężem boleści, który, można powiedzieć, był oswojony zupełnie cierpieniami. Das heißt, diese Person kann dich und mich völlig verstehen. To oznacza dzisiaj dla nas, że on ciebie i mnie zupełnie potrafi zrozumieć. Das ist dieser Beginn dieser Botschaft hier. To jest właśnie początek tego przesłania, które tutaj jest skierowane do nas. Der Herr Jesus kann uns nicht nur deswegen verstehen, weil er als Gott sowieso alles weiß. Pan Jezus nie tylko rozumie nas z tego względu, że jako Bóg i tak o wszystkim wie, sondern er kann uns verstehen, weil er selbst jedes Leid erduldet hat, nie, als Mensch. On nas też potrafi zrozumieć z tego powodu, że przecierpiał, przeszedł przez to, przeżył to jako człowiek, co i my. Und dieser hohe Priester ist ein Mensch. Der Mensch Jesus Christus ist der hohe Priester zur Rechten Gottes. I ten arcykapłan, który teraz za nami się wstawia, jest też człowiekiem dzisiaj. Człowiek Jezus Chrystus. Und er wird seinen Dienst bis zum Ende ausüben. I on swoją służbę wykonywać będzie aż do samego końca naszego życia. Hebräer 1, Vers 3 sagt. Pierwszy rozdział, trzeci wiersz mówi do nas, dass er sich gesetzt hat zu Rechten der Majestät in der Höhe. Że zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Was für ein großer Unterschied zu den hohen Priestern im Alten Testament. Jak wielka to jest różnica w porównaniu do arcykapłanów Starego Testamentu. Die mussten ihren Dienst stehend verrichten. Oni wykonywując swoją służbę, wykonywali ją na stojąco. Aber hier ist jemand, der tat es sitzend. Ale tu widzimy kogoś, który czyni to siedząco. Es spricht davon, dass dieses Werk ausreichend war, was der Herr am Kreuz vollbrachte. To wskazuje na to, że dzieło, które Pan Jezus dokonał, było zupełnie wystarczające dla Boga. Krótko mówiąc, spoczął. Und dass er jetzt in Ruhe unser hoher Priester geworden ist. I że on teraz z zupełnym spokojem może być tym arcykapłanem naszym. Sagte er, es gab zwei Gründe, warum der Herr hier leiden musste. Były dwa powody na to, dlaczego Pan tu na tej ziemi musiał cierpieć. Vers 17 zeigt uns am Ende erst noch einen anderen Grund. Ale 17 wiersz pod koniec pokazuje nam jeszcze inny, trzeci powód. Denn der Herr hat auch hier auf dieser Erde gelitten und besonders in den letzten drei Stunden am Kreuz, um die Sühnung, ja, um unsere Sünden zu sühnen. Bo Pan Jezus cierpiał też z tego względu tutaj na tej ziemi, żeby na krzyżu przebłagać Boga za nasze grzechy.
Und das ist jetzt ein klein wenig schwer zu verstehen. I to jest teraz troszkę trudne do zrozumienia dla nas być może. Aber ich versuche das mal einfach zu erklären. Ale spróbuję to w prosty sposób wyjaśnić. Eigentlich durfte der Herr Jesus auf dieser Erde überhaupt kein hoher Priester sein. Tak naprawdę to Pan Jezus według pewnych zasad, które były, nie mógł być arcykapłanem będąc na tej ziemi. Warum? Dlaczego? Weil er aus dem falschen Stamm war. Bo on pochodził z nie takiego plemiona, z którego powinien arcykapłan pochodzić. Denn wir lesen im Alten Testament, dass alle hohen Priester von Aaron abstammen mussten. Bo czytamy wyraźnie, że każdy arcykapłan miał być potomkiem Aarona. Und Aaron war aus dem Stamme Levi. A Aaron był z plemiona Levi. Aber der Herr Jesus war nicht aus dem Stamme Levi. Ale Pan Jezus nie był z plemiona Lewiego. Der Herr Jesus war aus dem Stamme Juda. Pan Jezus pochodził z plemienia Judy. Und das war die königliche Stammeslinie. A to była bardziej, to było bardziej to plemię linii królewskiej Izraela. Ein David kam aus dem Stamm Juda. Na przykład Dawid, król Dawid pochodził z Judy. Aber der David war kein hoher Priester. Ale Dawid nie był arcykapłanem. David war König. Dawid był tylko królem. Also konnte der Herr auf dieser Erde eigentlich gar nicht hoher Priester sein. Krótko mówiąc, Pan według prawa tak naprawdę nie mógł być arcykapłanem na tej ziemi. Das sagt sogar der Hebräerbrief. Nawet list do Hebrajczyków tak mówi dosłownie. In Hebräer 8. Przeczytajmy z 8 rozdziału. Vers 4. Czwarty wiersz. Über den Herrn Jesus. Tu mówi ten wiersz o Panu Jezusie samym. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Otóż, gdyby był na ziemi, nie byłby kapłanem, skoro są tu tacy, którzy składają dary według przepisów, zakonu. Das heißt, hier auf dieser Erde konnte der Herr gar nicht hoher Priester sein. To znaczy, że na tej ziemi Pan nie miał prawa być arcykapłanem. Wie konnte er dann als hoher Priester unsere Sünden sühnen? Więc jak to jest teraz możliwe, że Pan Jezus jako arcykapłan przebłagał Boga za grzechy nasze? Nun, die Antwort haben wir zum ersten Mal in Johannes 3. Odpowiedź na to znajdujemy po pierwsze w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. In einem gewaltigen Vorbild aus dem Alten Testament. Mianowicie za pomocą bardzo wzniosłego przykładu ze Starego Testamentu. Johannes 3, Vers 14. Trzeci rozdział, 14 wiersz. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Was ist das wichtigste Wort hier in diesem Vers? Co jest najważniejszym słowem tego wiersza? Das ist das Wort erhöhen. To jest to słowo wywyższyć. Warum hat Mose in der Wüste diese Schlange auf einen Stab aufgerichtet? Dlaczego Mojżesz tego węża nie położył, tylko wywyższył na drzewcu? Ja, viele sagen, dann war das für das Volk besser sichtbar. Wielu mówi wtedy, no tak, bo po prostu był lepiej widoczny dla wszystkich. Das mag sein. Technicznie tak może być. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ale to nie jest główny powód. Der Hauptgrund ist es ein Bild davon, dass der Herr das Werk erhöht von der Erde vollbrachte. Pierwszy powód jest na to, że jest to obraz na Pana Jezusa, który wywyższony z tej ziemi, na krzyżu wisząc, dokonał swojego dzieła. Und das war der Grund, warum der Herr am Kreuz sterben musste. I to jest powód na to, dlaczego Pan Jezus musiał umrzeć na krzyżu, a nie na innym miejscu. Erhöht zwischen Himmel und Erde. Bo wisząc na krzyżu, zawisł między niebem i między ziemią. Also diesen Dienst des hohen Priesters, um für die Sünden des Volkes zu sterben, machte der Herr nicht auf der Erde, sondern erhöht von der Erde. Więc tą służbę, żeby jako arcykapłan umrzeć za lud, nie dokonał na ziemi, lecz wisząc na krzyżu między niebem a ziemią. Denn Johannes 3, Vers 14 sagt nicht, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen sterben. Bo ten wiersz tutaj nie mówi, że jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musiał umrzeć Syn Człowieczy. Oder so musste der Sohn des Menschen die Frage der Sünde klären. Albo tak musiał Syn Człowieczy odpowiedzieć na kwestię grzechu.
Sondern er sagt, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Nie, tak jest, tu jest napisane, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Vielleicht noch eine Stelle, die das klar macht. Jeszcze inne miejsce, które to podkreśla. Johannes 8, Vers 28. 8. rozdział Ewangelii Jana, 28. wiersz. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht habt, wtedy rzekł Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego. Wieder wird diese Seite betont. Znowu podkreślona jest ta sprawa. Und das letzte Mal und sogar zweimal in Johannes 12. I ostatnim razem czytamy to w Ewangelii Jana w 12 rozdziale. In Vers 32. W 32 wierszu. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. Vers 34 fragt die Volksmenge, und wie sagst du, dass der Sohn des Menschen erhöht werden müsse? 34 wiersz. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Also wir haben es viermal im Johannesevangelium, wie wichtig es ist, dass der Herr erhöht war. Więc czterokrotnie Ewangelia Jana podkreśli to, jak ważne to było, że Pan musiał być wywyższony. Und da war der Herr erhöht zwischen Himmel und Erde, als er dort die Frage der Sünde am Kreuz klärte. I tak właśnie Pan był wywyższony między niebem a ziemią, kiedy wyjaśnił tą kwestię grzechu. Wenn ihr euch an den Altar erinnert, der vor dem Tempel stand, jeśli przypomnicie sobie ołtarz, który w Starym Testamencie stał przed świątynią, was musste man machen, um dort ein Opfer darzubringen? To co trzeba było wykonać, żeby na tym ołtarzu całopalnym złożyć ofiarę? Ja, man musste Stufen hinaufgehen. Trzeba było wejść po schodach do tego ołtarza, bo ołtarz był na takim podwyższeniu ze schodami. Er hätte ja auch einfach auf dieser Erde sein können. Przecież Bóg mógłby tak to sprawić i zarządzić, że ten ołtarz stał po prostu na ziemi, prawda? Nein, es hat einen vorbildhaften Charakter von der Erhöhung am Kreuz. Nie, ale ten obraz tak właśnie miał być sporządzony i ołtarz na takim podwyższeniu postawiony, bo miał wskazywać na podwyższenie i wywyższenie Pana Jezusa. Wir merken, dass die Bibel ein gewaltiges Buch ist. Zauważamy przez takie detale, że Biblia jest rzeczywiście bardzo wzniosłą księgą. So völlig unwiderspruch. Zupełnie bez jakichś sprzeczności. Dieses Werk war nur einmalig nötig. To dzieło Pana Jezusa poza tym było konieczne jednorazowo. Es muss nie mehr wieder getan werden. Już nigdy nie musi być powtórzone. Auch das war anders als bei Aaron und den anderen hohen Priestern. Też i to różni się, w tym różni się dzieło Pana od pozostałych arcykapłanów starotestamentowych. Man kann ja diesen Dienst des hohen Priesters im Alten Testament in zwei Gruppen einteilen. Bo służbę arcykapłanów Starego Testamentu można podzielić na dwie grupy. Es gab einmal diesen regelmäßigen Dienst. Z jednej strony wykonywali służbę taką regularną, das heißt, powtarzającą się. Der täglich oder wöchentlich geschehen musste. Służby albo działania, które były czynności, które były dokonywane regularnie, co tydzień, codziennie. Täglich, dass man auf dem Räucheraltar das Räucherwerk darbrachte. Na przykład codziennie składano na ołtarzu kadzidlanym kadzidło. Und dass man an den Lampen des Leuchters arbeitete. I codziennie trzeba było obrabiać, opracowywać, oczyszczać świecznik. Wöchentlich, dass man die Schaubrote wechselte. Co tydzień do takich zadań należały zmiana chlebów pokładnych. Das ist der Dienst, den der Herr jetzt tut, verherrlicht zu Rechten Gottes. To jest obraz na służbę, którą Pan teraz czyni za nas, będąc wywyższony w niebie. Dass er sich tagtäglich um dich und um mich kümmert. Że dzień po dniu zajmuje się tobą i mną. Aber es gab auch diesen Dienst, der nur einmal im Jahr stattfand. Ale była też służba, która dokonywana była tylko raz do roku. An dem großen Versöhnungstag. Mianowicie w tym wielkim dniu pojednania. Wo im Endeffekt Opfer für das Volk dargebracht wurden, ein Bild von dem, was am Kreuz geschah. Gdzie składano ofiarę za cały lud i to był obraz na dzieło Pana Jezusa. Aber da gibt es eben zwei große Unterschiede zu dem, was am Kreuz tatsächlich geschah.
Ale jest wielka różnica między tym, co rzeczywiście dokonane było na krzyżu. Der eine Unterschied ist, man musste es jährlich tun. Jedna różnica polega na tym, że te ofiary składane były rocznie. Unser Herr brauchte es nur einmal zu tun. A Pan zmarł tylko raz. Und zweitens musste jeder hoher Priester auch ein Opfer für sich selbst darbringen. A druga różnica polega na tym, że każdy arcykapłan wcześniej musiał złożyć ofiarę za swoje własne grzechy. Denn sie taten ja alle Sünden. Bo oni też byli grzesznymi ludźmi. Aber nicht unser Herr am Kreuz. Ale Pan Jezus nie musiał złożyć ofiarę za siebie samego. Also auf der einen Seite ein herrliches Vorbild. Więc z jednej strony te obrazy są cudownymi przykładami. Auf der anderen Seite ein gewaltiger Unterschied. A z drugiej strony widzimy wielkie różnice. Haben wir vielleicht auch heute Morgen in 1. Mose 22 gemerkt. Może zauważyliście to też dzisiaj rano w pierwszej księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, kiedy czytaliśmy te wiersze. Auf der einen Seite ein herrliches Vorbild. Z jednej strony to wydarzenie jest pięknym przykładem na dzieło Pana. Auf der anderen Seite ein unbeschreibbar großer Unterschied. A z drugiej strony widzimy ogromne różnice. Denn Isaak war unwissend. Bo Izaak, jako ta ofiara przeznaczona, on nie wiedział, że jest i będzie tą ofiarą. Er fragte ja, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? On pytał się ojca, gdzie jest to jagnię na całopalenie. Er wusste es nicht. On nie wiedział. Aber unser Herr wusste alles im Voraus. Ale Pan Jezus, na którego on wskazuje, dokładnie wiedział, co go czeka. Wir merken, es sind Vorbilder. Więc zauważamy, że to są tylko przykłady. Aber sie sind nicht vollkommen. Ale przykłady ziemskie nigdy nie są doskonałe. Und so sagt der Hebräerbrief später, es ist nur ein Schatten von dem, was tatsächlich in dem Herrn zu sehen ist. I dlatego list do Hebrajczyków o tych przykładach starotestamentowych mówi, że to są tylko cienie. Und vielleicht noch ein Satz dazu. I do tego jeszcze jedno zdanie. Dass der Herr allwissend sein Werk vollbrachte. Że Pan na krzyżu dokonał swoje dzieło w zupełnej i stuprocentowej świadomości i wiedzy o tym, co go czeka. Dafür haben wir kein Vorbild im Alten Testament. Na tą wiedzę nie mamy żaden obraz w Starym Testamencie. Dass er sich freiwillig binden ließ, das finden wir auch bei Isaak. Owszem, znajdujemy takie obrazy, jak na przykład kogoś, który dobrowolnie dał się związać, jak Izaak. Aber dass der Herr alles im Voraus wusste und trotzdem gekommen ist, dafür gibt es kein Vorbild. Ale że ktoś o wszystkim wiedział już wcześniej i mimo to uczynił coś takiego, nie ma takiego obrazu. Das ist etwas so Gewaltiges, das kann man nicht durch ein Vorbild beschreiben. To jest tak wzniosłą rzeczą, że to nie da się nawet opisać symbolem albo przykładem. Nun, in Vers 18 kommen wir zu dem zweiten Dienst des Herrn. A w 18 wierszu teraz, w liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, znajdujemy tą drugą służbę Pana. Und das konnte er als hoher Priester ausüben. I tą służbę jako arcykapłan mógł wykonać. Auch wenn er nicht aus dem Stamme Levi war. Nawet nie będąc z plemienia Judy. Denn es findet ja ganz klar Lewiego. Entschuldigung. Denn es findet ja ganz klar nicht auf der Erde statt. Bo to nie dokonywane jest na ziemi. Sondern im Himmel. Bo to jest dokonywane w niebie. Und da haben wir jemanden, der uns helfen kann, die versucht werden. I tu czytamy o kimś, który jest w stanie lub może nam dopomóc, którzy jesteśmy w różnych próbach. Aber auch dazu war es nötig, dass er leiden musste. Ale żeby on mógł to uczynić i teraz czynić, musiał wcześniej cierpieć. Es sind natürlich nicht die letzten drei Stunden am Kreuz gemeint. Oczywiście mowa, te cierpienia tu opisane w 18 wierszu nie mówią o jego cierpieniach w tych trzech godzinach ciemności. Aber seine Leiden von seiner Geburt an bis zum Ende der ersten drei Stunden. Bo takiego rodzaju cierpienia my nie doświadczymy, lecz tutaj jest mowa o cierpieniach od momentu jego urodzenia aż do przed krzyżem. Noch einmal, dass das für jeden klar ist. Jeszcze raz, żebyśmy to wszyscy pojęli. Diese sechs Stunden am Kreuz müssen in zweimal drei Stunden unterteilt werden. Te sześć godziny na krzyżu, podczas których Pan wisiał na krzyżu, musimy podzielić na dwa razy po trzy. Gott macht das in den Evangelien selbst. Sam Bóg to dzieli w taki sposób w Ewangeliach. Während der ersten drei Stunden gab es keine Finsternis. Podczas tych pierwszych trzech godzinach nie było ciemności na ziemi. Und jeder, der hinguckte, sah Jesus Christus dort am Kreuz leiden.
I każdy, który stał wokół tego zdarzenia i patrzał na krzyż, widział cierpiącego Pana Jezusa. Aber es waren nicht die sühnenden Leiden. Ale te trzy godziny, te pierwsze trzy godziny nie zawierały tego dzieła jeszcze, jak to przebłaganie za nasze grzechy. Sondern die haben wir während der zweiten drei Stunden. To zdarzyło się podczas tych drugich trzech godzinach, podczas tych trzech godzinach ciemności. Da wurde Jesus Christus zur Sünde gemacht. Bo właśnie tylko wtedy Pan został uczyniony sam grzechem. Von Gott bestraft und behandelt, als wäre er der Ursprung der Sünde. Bóg go tak uderzył i karał, jakoby on był źródłem wszystkich grzechów na tej ziemi. Da rief Jesus Christus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wtedy Pan Jezus Chrystus zawołał to pytanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Es waren diese drei Stunden, wo Gott seinen Sohn verlassen musste. To są i to były te trzy godziny, kiedy Bóg musiał opuścić swojego Syna. Leiden, in die kein Christ jemals hineinkommen wird. To były cierpienia rodzaju, w które żaden wierzący nigdy nie wpadnie. Aber Menschen ohne Gott, die werden einmal erleben, was das heißt. Ale ludzie niewierzący doświadczą kiedyś, co to znaczy być dosłownie opuszczonym przez Boga. Wenn sie in der Hölle sein werden. Mianowicie to będzie miało miejsce w piekle. An diesem Ort, wo Gott nicht ist. Miejsce, w którym już dosłownie nie będzie Boga. Wo sie wirklich erfahren, was das heißt, von Gott für ewig verlassen zu sein. Gdzie dosłownie doświadczą, co to znaczy być na wieki opuszczonym przez Boga. Die Leiden, die der Herr dort erduldete, werden wir nie verstehen können. Te cierpienia, które Pan wtedy poniósł za nas, nigdy nie będziemy w stanie zrozumieć, bo my już przez nie nie przejdziemy. A wenn es hier in Vers 18 heißt, worin er selbst gelitten hat. Ale jeśli czytamy tu w 18 wierszu, że w czym sam cierpiał, dann sind das eben alle Leiden von der Geburt bis zum Ende dieser ersten drei Stunden. To są to właśnie te cierpienia, które Pan przeżył od momentu swoich narodzin aż do dzieła na krzyżu. Und deswegen kann er dir und mir helfen, wenn wir in Leiden sind. I dlatego on może nam pomóc, jeśli znajdujemy się też w cierpieniach. Wenn wir versucht werden. Lub kiedy jesteśmy kuszeni. Wir müssen klären, was versuchen bedeutet. Musimy najpierw wyjaśnić, co to znaczy pokuszenie. Das Wort hat zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen im Neuen Testament. Bo to słowo w Nowym Testamencie ma dwa różne znaczenia. Beide Bedeutungen finden wir in Jakobus 1. Obaj znaczenia znajdujemy w liście Jakuba. Einmal in Vers 2 oder 3. W pierwszym rozdziale. Ach, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Drugi wiersz. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby lub pokusy przechodzicie. Und die zweite Seite, ab Vers 13. A drugie znaczenie tego słowa znajdujemy w 13 wierszu. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Im Polnischen sind das zwei verschiedene Wörter. Gut. Okay. Im Griechischen ist es halt immer das gleiche. W greckim języku jest to jedno słowo, w polskim są to dwa różne słowa. Es geht um zwei verschiedene Arten von Versuchungen. Słowo ma na myśli w każdym razie dwa różnego rodzaju pokuszenia. Das erste sind Prüfungen von außen. Pierwsze znaczenie, które znajdujemy w drugim wierszu i w którym polskim tłumaczeniu jest napisane próby, to chodzi rzeczywiście o próby zewnętrzne. Man könnte sagen, wie eine Art Test. Taki rodzaj testu. Jeder Schüler kennt das. Każdy uczeń to pamięta. Irgendwann fragt der Lehrer das Gelernte ab. Że nadchodzi taki dzień, gdzie nauczyciel odpytuje nas z tego tematu albo materiału, którego się uczyliśmy. Es wird getestet. Po prostu testuje nas. Und so wird auch im täglichen Christenleben dein Glauben getestet und geprüft. I tak samo właśnie w życiu codziennym naszym testowana jest nasza wiara. Durch Schwierigkeiten, die von außen an dich herankommen. I to się dzieje właśnie przez trudności, które napierają na nas z zewnątrz. Also irgendwelche Prüfungen. Jakieś różne próby. Wie der Herr, der verspottet wurde. Tak jak Pan, który był, z niego drwiono. Den man anspuckte. Którego opluwano. Den man schlug. Którego bito.
der auf dieser Erde keinen Platz hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, który na tej ziemi nie miał miejsca, żeby spocząć, der manchmal nachts draußen auf dem Ölberg schlafen musste, który nieraz nocą spał na Górze Oliwnej, der in der Wüste war, dem hungerte und der Durst hatte, który był w pustyni i był spragniony i głodny. Alles Prüfungen von außen. To wszystko były próby z zewnątrz. Und der Herr hat darin alle Zeit seinen Gott und Vater geehrt und verherrlicht. I Pan mimo to zawsze w tych próbach uwielbił swojego Boga. Aber ab Vers 13 in Jakobus 1 sind es um Dinge, die kommen aus unserem Inneren hervor. Ale w 13 wierszu w tych pokusach mowa jest o próbach, które, albo rzeczach, które pochodzą z nas, wewnątrz nas. Aus unserem Fleisch. Z naszej starej natury. Oder aus unserer sündigen Natur. Z naszej grzesznej natury. Es sind Dinge, die stehen mit Sünde in Verbindung. Te pokusy połączone są z grzechem. Das sind nie Prüfungen, die von Gott kommen. A grzech nigdy nie jest próbą posłaną przez Boga. Das sind Prüfungen, die kommen aus deinem, meinem sündigen Herz. To są próby, które pochodzą z twojego i mojego serca. Um solche Prüfungen geht es nicht im Hebräerbrief. O takich próbach nie czytamy, albo nie jest mowa tutaj w liście do Hebrajczyków. Es geht um die Dinge, die von außen kommen. Tutaj jest mowa o tych pokuszeniach, próbach zewnętrznych. Und da sagt uns Vers 18, dass wir einen hohen Priester haben, der uns zu helfen vermag. I w takich próbach arcykapłan może nam pomóc. Und das ist ein gewaltiger Ausdruck. I to jest bardzo wzniosłe wyrażenie. Das heißt, es gibt eine Grundlage, dass er uns helfen kann. To znaczy, teraz istnieje pewien fundament, na którym on może nam w ogóle pomóc. Die Grundlage sind seine Leiden auf dieser Erde gewesen. A fundament ten to były jego cierpienia podczas życia jego na tej ziemi. Weißt du, wenn ein Bruder oder eine Schwester leiden, wiesz, kiedy pewien brat lub pewna siostra cierpią, dann können wir für sie beten. To możemy się za nimi modlić. Wir können sie auch besuchen. Możemy ich odwiedzić. Können sie auch durch ein Bibelwort ermuntern? Możemy przez wiersz biblijny ich pocieszyć. Wir können auch praktisch helfen. Możemy też praktycznie pomóc. Und wir sollen auch diese Dinge tun. I też te wszystkie rzeczy mamy tak czynić. Aber wir können sie nicht richtig verstehen. Ale niemniej jednak nie jesteśmy w stanie w 100% te osoby zrozumieć. Denn wir sind nicht in solchen Umständen wie diese. Dlaczego? Bo sami nie znajdujemy się w tych okolicznościach. Und wir können auch nicht richtig empfinden, wie sie empfinden. I dlatego też nie potrafimy dokładnie tak odczuwać, jak oni to odczuwają. Weil wir eben nicht in diesen Umständen sind und vielleicht dieses Leid nicht kennen. Bo nie znajdujemy się w tych okolicznościach, w których oni się znajdują, nie znamy ich cierpienia. Aber hier haben wir jemand. Ale tu przed nami jest ktoś, der kann eben nicht nur vollkommen helfen und ermuntern, który nie tylko doskonale potrafi pomóc lub pocieszyć, sondern der kann auch vollkommen trösten, ale potrafi też doskonale pocieszyć, weil er eben auch vollkommen dich verstehen kann in diesen Umständen, może nas po prostu nas rozumie w naszych okolicznościach, weil er auch vollkommen mitempfinden kann, bo on też potrafi współczuć przez doświadczenie, które nabył. Weil er selbst in solchen Umständen gelitten hat. Będąc sam i cierpiąc sam w tych samych okolicznościach. Deswegen vermag er zu helfen. Dlatego on potrafi, może pomóc. Ein gewaltiges Wort. Jest to bardzo, bardzo potężne słowo skierowane do nas. Wir müssen zur nächsten Stelle, Hebräer 4. Przejdźmy do następnego miejsca w czwartym rozdziale. Hebräer 4, Vers 15 beginnt mit einer doppelten Verneinung. Ja, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag. 15. wiersz rozpoczyna się podwójnym zaprzeczeniem. Mianowicie czytamy, nie mamy kogoś, który nie mógłby. Und das ist eine ganz starke positive Seite dann. Jeśli jest użyte takie słowo, podwójne zaprzeczenie, to jest to szczególnego rodzaju potwierdzenie pozytywnej rzeczy. Das heißt, wir haben also ganz sicher einen hohen Priester, der Mitleid zu haben vermag. Inaczej mówiąc, moglibyśmy powiedzieć, że na pewno w 100% mamy takiego kogoś. Das Wort Mitleid heißt so viel wie Sympathie. Który miałby i mógł mieć współczucie, to znaczy tyle co sympatia. Mit unseren Schwachheiten. Współczucie z naszymi słabościami.
Schwachheiten ist wieder ein schweres Wort im Neuen Testament. To słowo słabość jest znów pewnego rodzaju trudne słowo w Nowym Testamencie. Denn es hat wieder eine zweifache Bedeutung. Bo słabość znowu ma dwa znaczenia. Manchmal bedeutet Schwachheit unabsichtliche Sünden zu tun. Z jednej strony, albo jedno znaczenie jest słowa słabość, że niechcąco dopełniamy grzech. Popełniamy grzech. Oder Sünden zu tun, wo ich das gar nicht bemerkt habe. Lub popełnianie grzechu, gdzie nawet tego nie zauważam. Wir haben dieses Wort in der Bedeutung in, ich glaube, Hebräer 7. Takie znaczenie tego słowa znajdujemy w 7 rozdziale. Vers 28. 28 wiersz. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Albowiem zakon ustanawia arcykapłanami ludzi, którzy podlegają słabościom. Und da bedeutet es, die Sünden haben, unabsichtliche Sünden getan haben. I tu to słowo znaczy takich ludzi, którzy niechcąco dopełniają grzech. Deswegen muss der jeder hohe Priester auch für sich selbst opfern. I z tego powodu każdy arcykapłan tej ziemi musiał ofiarować za siebie samego. Ich glaube, es ist völlig klar, dass der Herr mit Sünden keine Sympathie hat. I myślę, że dla nas wszystkich jest jasne, że z grzechem Pan nie ma sympatii lub nie ma współczucia. Das heißt, hier bedeutet Schwachheit eben nicht Sünde. Więc w tym naszym miejscu tutaj słabość nie oznacza grzech, sondern hier bezieht sich Schwachheit auf äußere Umstände, die da sind. Lecz tutaj słowo słabość nawiązuje do zewnętrznych okoliczności, które nas otaczają. Zum Beispiel Kummer, na przykład smutek, oder andere Sorgen dieser Art, lub inne zmartwienia tego rodzaju. Warum wird es Schwachheit genannt? Es ist doch eine Prüfung. Dlaczego nazywane one są słabościami? Przecież jest to pewnego rodzaju próba. Aber Gott weiß, wie wir als Menschen reagieren. Ale Bóg dokładnie wie, jak my jako ludzie reagujemy w takich okolicznościach. Wir versuchen einen Ausweg zu finden. Mianowicie z zasady staramy się o wyjście z tych trudności. Stell dir jetzt mal nicht von Krankheit, wo jemand einen Arzt aufsucht oder Medizin nimmt. Nie mówię teraz o kimś, który jest chory i jako wyjście szuka pomocy u lekarza. Das ist eine Hilfe, die Gott uns ganz klar gegeben hat. Jest to pomocą, którą Bóg nam zdecydowanie dał. Aber ich rede so von äußeren Umständen, wo wir uns dann überlegen, wie können wir die Situation verbessern. Ale mam na myśli okoliczności, które tak trwają i my po prostu rozmyślamy nad tym, jak je najlepiej rozwiązać, jak z nich wybrnąć. Das Überlegen ist keine Sünde. Samo rozmyślanie nad tym nie jest grzeszne. Es ist Schwachheit. Jest to pewną słabością. Denn wir versuchen irgendwie auszuweichen. Bo próbujemy w jakikolwiek sposób po prostu uciec. Was unser Herr nie getan hat. Pan tego nigdy nie czynił. Aber er kann uns verstehen. Ale on nas rozumie. Und er hat deswegen Mitleid damit. I dlatego współczuje nam. Und er arbeitet deswegen und hilft uns, dass wir jetzt nicht in Sünde fallen. I dlatego Pan działa, pracuje jako ten arcykapłan, żebyśmy w tych okolicznościach nie popadli w grzech. Denn es kann jetzt passieren, dass ich fleischlich handle. Bo mając takie starania, żeby wybrnąć, możemy, jesteśmy szczególnie narażeni na to, żeby zadziałać samowolnie. Dass ich irgendetwas tue aus dem Eigenwillen heraus. Że uczynię coś z własnej woli. Und dann wird aus dieser Schwachheit eine Sünde. I wtedy z tej słabości staje się grzech. Und damit das nicht passiert, i żeby tak się nie stało, haben wir diesen hohen Priester. Dlatego mamy tego arcykapłana. Als Petrus in Apostelgeschichte 12 im Gefängnis war, kiedy Piotr był w więzieniu, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale, ich weiß nicht, was in seinen Gedanken vor sich gegangen ist, to nie wiem, co myślał w tym momencie. Aber er hat nicht versucht, irgendwelche Aktivität einzusetzen, die Situation zu verbessern. Ale nie czytamy, że cośkolwiek działał po to, żeby uciec z tych okoliczności. Auch die Versammlung dort nicht. Też zgromadzenie nic nie dokonywało. Die haben nicht einen Trupp geschickt, um ihn zu befreien. Nie posłali jakąś armię, żeby go wyzwolić. Sie haben gebetet. Nie, jednomyślnie się modlili. Der hohe Priester war tätig, sah sicherlich die ganze Schwachheit, die da war. Arcykapłan, Pan Jezus, na pewno działał w tym momencie i widział tą słabość. Aber durch seinen Dienst führte das zum Segen. Ale przez jego służbę całe okoliczności skończyły się błogosławieństwem. Hätten sie jetzt Aktivitäten getan?
A jeśli zgromadzenie by działało po ludzku, was weiß ich, mit Herodes verhandelt, na przykład podjęli się negocjacji z Herodem, und sie hätten das nicht im Auftrag Gottes getan, i nie uczyniliby to przez no, zadanie, wskazanie Boże, hätten wir plötzlich ein sündiges Verhalten. To może by wybrnęli z tego, ale byłoby to grzeszne postępowanie. Nur mal ein kleines Beispiel, um zu zeigen, was eben Schwachheit in diesem Punkt ist. To jest mały przykład, żeby wam pokazać, co jest słabość w tym miejscu. Nochmal, der Herr kann uns verstehen, dass wir diese Gedanken haben. Jeszcze raz, Pan dobrze rozumie, że mamy takie myśli. Er hat Mitleid damit. On współczuje nam. Und er wirkt, damit wir nicht sündigen. I dlatego działa, żebyśmy nie grzeszyli. Darum heißt es, der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. I dlatego czytamy, że we wszystkim został wypróbowany tak jak my. Aber ausgenommen die Sünde. Ale z wyjątkiem grzechu. Unser Herr war vollkommen heilig und sündlos. Nasz Pan był doskonale święty i bez grzechu. Lass uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. I dlatego czytamy w 16 wierszu, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Wir haben das zweimal, dass wir hinzutreten können zu diesem Thron. Dwa razy czytamy takie słowo, że możemy przystąpić do tronu łaski. Das zweite Mal ist so mehr in Hebräer 10. Drugie miejsce znajdujemy w 10 rozdziale. Da kommen wir dorthin als Anbeter. Gdzie mowa jest o tym, że przystępujemy jako wielbiciele. Hier in Hebräer 4 kommen wir als Bittende. Ale tu w 4 rozdziale przystępujemy jako proszący. Wir bitten, dass er sich für uns verwendet. Prosimy, aby on wstawiał się za nami. Das ist der Thron der Gnade. To jest tak zwany tron łaski. Und es gibt auch Barmherzigkeit. I tam znajdujemy miłosierdzie, zmiłowanie. Gnade und Barmherzigkeit ist nicht genau das gleiche. Łaska i miłosierdzie nie jest to samo. Was ist Barmherzigkeit? Co to jest miłosierdzie? Das bedeutet, ich bekomme etwas nicht, was ich verdient habe. To oznacza, że ich bekomme etwas nicht, ja. Że nie otrzymuję czegoś, na co nie zasłużyłem. Ich habe das ewige Gericht verdient. Albo inaczej, nie otrzymuję czegoś, na co zasłużyłem. To znaczy, na przykład, sąd wieczny, na który zasłużyliśmy, nie otrzymujemy go. Aber als ich Gott meine Sünden bekannt habe, ale kiedy Bogu wyznałem nasze grzechy, my wyznaliśmy nasze grzechy, hat Gott dieses Gericht von mir weggenommen. Wtedy Bóg zdjął ze mnie ten sąd, na który zasłużyłem. Denn er hat mir alle meine Sünden vergeben. Wybaczając mi wszystkie moje grzechy. Gnade dagegen bedeutet, ale łaska oznacza, dass ich etwas bekomme, was ich nicht verdient habe. Że otrzymuję czegoś, na co nie zasłużyłem. Das ewige Leben, na przykład życie wieczne. Das ist viel mehr als Sündenvergebung. To jest o wiele więcej jak tylko wybaczenie grzechów. Gott hat mir viel mehr vergeben. Bóg wiele więcej mi wybaczył. Viel mehr geschenkt. Gott hat mir viel mehr geschenkt. Wiele więcej mi podarował, niż powinien. Gott hätte mich erretten können für diese Erde. Bóg mógł mnie zbawić i zostawić na tej ziemi. Aber Gott wird mich in das Haus des Vaters einführen. Ale Bóg dał więcej, wprowadzi nas do domu Ojca. Das ist Gnade. To jest łaska. Es ist viel mehr als das, was ich verdient habe. Oznacza to, że otrzymujemy więcej, niż zasłużyliśmy. Und so ist es der Thron der Gnade, wo wir viel mehr bekommen können, als nötig ist für die Umstände. I to jest właśnie tron łaski, gdzie więcej otrzymujemy, niż potrzebujemy dla okoliczności. Barmherzigkeit bekommen wir auf alle Fälle. Ale zmiłowanie, miłosierdzie otrzymujemy zawsze. Nämlich, dass wir in den Umständen bestehen können. Mianowicie, żebyśmy mogli wytrwać w okoliczności. Wir empfangen die Barmherzigkeit. Otrzymujemy miłosierdzie. Aber die Gnade finden wir. Ale łaskę znajdujemy. Dann müssen wir schon etwas tun. Żeby ją znaleźć, musimy coś uczynić. Nämlich in Abhängigkeit von Gott leben. Mianowicie żyć w zależności od Boga. Eins müssen wir auf alle Fälle tun. Jedną rzecz na pewno musimy uczynić. Aktiv hintreten zu dem Thron der Gnade. Żeby mianowicie aktywnie przystępować do tego tronu. Dann bekommen wir die Barmherzigkeit geschenkt. Wtedy miłosierdzie nam jest darowane za darmo. Aber wir können auch Gnade finden. Ale możemy też znaleźć łaskę. Das ist zur rechtzeitigen Hilfe. Bóg daje ją w stosownej porze. Da kann man sicher leicht drüber reden, wenn man nicht in solchen Schwierigkeiten ist. Jest to bardzo prosto dywagować na ten temat, nie znajdując się w takich trudnych okolicznościach. Denn was ist rechtzeitige Hilfe? Bo co to jest stosowna pomoc? Albo stosowna pora? Es ist nicht die rechte Zeit in meinen Augen.
To nie jest stosowna pora według mojego, według mojej oceny. Es ist die rechte Zeit in Gottes Augen. Jest to pomoc w stosownej porze według Bożej miary. Und das ist vielleicht das Schwierige in den Prüfungen. I to jest to najtrudniejsze, albo takie trudne w próbach. Dass sie oft lange andauern sind. Że nieraz po prostu ciągną się. Und dass man auf diese rechtzeitige Hilfe wartet. I że czeka się na stosowną chwilę. Das Ausharren ist vielleicht das Schwierigste in den Prüfungen überhaupt. Myślę, że wytrwałość to jest najtrudniejszą rzeczą w próbach. Und je länger sie dauert, i im dłużej próba trwa, desto mehr wird unsere Schwachheit sichtbar. Tym bardziej pokazuje się nasza słabość. Und desto mehr brauchen wir den Dienst dieses hohen Priesters. Tym bardziej potrzebujemy służbę tego arcykapłana. Und desto wichtiger ist es hinzuzutreten zu diesem Thron der Gnade. I tym ważniej jest w takich czasach przystępować do tego tronu łaski. Gib mir noch ein paar Minuten für die letzte Stelle. Jeszcze dajcie mi kilka minut co do ostatniego miejsca. Hebräer 7, Vers 25. 7 rozdział, 25 wiersz. Es beginnt mit dem Wörtchen daher. Rozpoczyna się słowem dlatego. Das heißt, wir haben einen Bezug zu dem vorherigen Vers. Takie słowo więc nawiązuje do poprzedniego tekstu. Die Hauptaussage in dem vorherigen Vers ist, dass unser Herr ein unveränderliches Priestertum hat. A ten poprzedni tekst mówi o niezakończonej służbie Pana. Ona cały czas trwa. Das war im Alten Testament nicht. W Starym Testamencie tak nie było z arcykapłanami. Der hohe Priester starb. Mianowicie arcykapłan pewien zmarł. Der nächste kam an seinen Platz. I był zastąpiony przez kolejnego. Er starb. Ten kolejny też umierał. Der nächste kam. Następny przychodził. Es war nicht unveränderlich. Nie było to niezmienne arcykapłaństwo. Było zmienne. Aber hier haben wir jetzt einen hohen Priester, wo sich nichts verändert. Ale tu mamy przed sobą teraz arcykapłana, gdzie nic się nie zmienia. Nicht umsonst heißt es später im Hebräerbrief, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Niedaremnie w 13 rozdziale tego listu czytamy, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Und deswegen vermag er wieder etwas zu tun. I dlatego znowu tu czytamy, że może, potrafi coś uczynić. Denn er vermag völlig zu erretten. Bo tutaj czytamy, że może zupełnie zbawić, wyratować. Das hat der hohe Priester Aaron nicht geschafft. Aaron tego nie potrafił. Von dem Volk, das aus Ägypten herausgeführt wurde, z ludu, który został wyprowadzony, uwolniony z Egiptu, das Mose und Aaron durch die Wüste führte bis in das verheißene Land, którego Mojżesz i Aaron prowadzili aż do tego obiecanego kraju przez całą pustynię. Wie viele Menschen davon konnte dieser hohe Priester völlig erretten? Ilu z tych, którzy wyszli z Egiptu, rzeczywiście mogli wyjść do kraju i zostali zbawieni przez arcykapłana, wyratowani? Zwei. Dwóch. Nur zwei kamen in dieses verheißene Land. Tylko dwóch z milionowego ludu. Josua und Kaleb. Josue i Kaleb. Alle anderen sind auf dem Weg dorthin gestorben. Wszyscy pozostali w drodze zmarli. Aber hier haben wir jemanden, der völlig zu erretten vermag. Ale tu przed sobą mamy kogoś, który zupełnie może wyratować. Diejenigen alle. Mianowicie wszystkich. Was ist das für eine Errettung? O jakim zbawieniu tutaj mowa? Jetzt haben wir wieder einen Begriff, der kommt sogar dreimal unterschiedlich im Neuen Testament vor. Zbawienie też jest słowem, które ma różne znaczenie. Ono nawet ma trzy różne znaczenia. Wir denken bei Errettung meistens an die ewige Errettung. Kiedy mówimy o zbawieniu, najczęściej myślimy o zbawieniu wiecznym. Aber so kommt der Begriff höchstens drei, vier Mal im Neuen Testament vor. Ale takie znaczenie tego słowa znajdujemy tylko 3-4 razy w całym Nowym Testamencie. Eine ganz geringe Anzahl. Bardzo nikła ilość. Es gibt noch eine weitere Bedeutung, eine zukünftige. Ma to słowo jeszcze inne znaczenie, bardziej przyszłe. Man kann sagen, die Errettung des Leibes. Mianowicie zbawienie lub ratowanie naszego ciała, które teraz jeszcze jest w słabości, a po śmierci zostanie zbawione. Das wird geschehen bei der Entrückung. To doświadczymy przy na przykład pochwyceniu nas. Wenn wir alle einen neuen Leib bekommen. Kiedy Bóg nam da nowe ciało, już bez tych słabości, wyratuje nas z tego słabości. Die gestorbenen zuerst.
Najpierw ci, którzy już umarli, und dann die Lebenden. A później żyjący. Aber dann sind wir auch aus diesem alten Leib herausgerettet. I wtedy Bóg nas wyratuje z tego starego ciała. Das ist die zukünftige Seite. To jest ta przyszła strona, przyszłe znaczenie tego słowa zbawienie. Diese ewige Rettung ist der Blick in die Vergangenheit. To znaczenie zbawienie w sensie wiecznym to jest bardziej przypomnienie wsteczne. Jedenfalls für alle die, die hier sind und errettet sind. Dla wszystkich, którzy rzeczywiście się nawrócili, zostali zbawieni. Ja, das ist der Moment, wo du mit deiner Sündenschuld zu Gott gekommen bist. To jest ta chwila, kiedy ty z grzechami swoimi przyszłeś do Boga. Gott dir vergeben hat. Bóg ci wybaczył. Du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden bist. Zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym. Und das ewige Leben geschenkt bekommen hast. I w darze otrzymałeś życie wieczne. Aber es gibt noch eine Bedeutung des Wortes erretten. Ale mamy jeszcze trzecie znaczenie słowa zbawienie. Und das ist jetzt die gegenwärtige Seite. A to jest bardziej ta strona teraźniejszości. Mieliśmy przeszłość i przyszłość. Und das ist das, was wir hier haben. A to znaczenie mamy tu w naszym miejscu. Dass er völlig zu erretten vermag. Gdzie czytamy, że może zupełnie zbawić lub ratować teraz w tym życiu. Das heißt, der hohe Priester hat die Kraft, uns durch all diese Lebensschwierigkeiten hindurch bis an das Ziel zu bringen. To znaczy, że ten arcykapłan potrafi nas przeprowadzić, wyratować, zbawić przez wszystkie okoliczności, żebyśmy doszli do tego celu. Ein Aaron hat das nicht geschafft. Aaron tego też nie potrafił. Aber unser Herr. Ale nasz Pan tak. Denn er lebt alle Zeit. Dlaczego? Bo on zawsze żyje. Wir haben es nicht mit einem toten Herrn zu tun, der im Grab geblieben ist. Nie mamy do czynienia z martwym Panem, który pozostał w grobie. Unser Herr ist auferstanden und lebt. Nasz Pan zmartwychwstał i żyje. Jetzt haben wir hier noch eine Schönheit, damit möchte ich dann schließen. Ale tu widzimy jeszcze pewną piękność, z którą chciałbym zakończyć dzisiaj. Es heißt hier, um sich für sie zu verwenden. Czytamy tutaj, aby się wstawiać za nimi. Den Begriff gibt es noch dreimal in Römer 8. To wyrażenie znajdujemy jeszcze trzykrotnie w liście do Rzymian, w 8 rozdziale. Zweimal in, glaube ich, Bezug auf den Heiligen Geist. Dwukrotnie w odniesieniu do Ducha Świętego. Und einmal auf den Herrn. A raz w odniesieniu do Pana. Römer 8, Vers 28. 8 rozdział, 28 wiersz. Denn der Heilige Geist, verwendet sich für die Heiligen gottgemäß. 27. 27 wiersz. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, że zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Und Vers 26. Der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. I 26 wiersz, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Und in Vers 34 ist die Rede von dem Herrn Jesus, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. W 34 wierszu mowa jest o Panu Jezusie, który umarł, zmartwychwstał, który jest po prawicy Bożej i stawia się za nami. Und hier geht es nicht um die Frage der ewigen Errettung. I tu nie jest mowa o wiecznym zbawieniu, sondern das tagtägliche Verwenden. Tylko o codzienne wstawianie się za nami. Das heißt in Vers 15 nicht, wird uns scheiden von Christus. Bo w 15 wierszu czytamy, kto nas podzieli albo rozłączy od Chrystusa. Denn ein Gläubiger kann nie mehr verloren gehen. Bo wierzący nie może być i już pójść na potępienie. Sondern es heißt, wird uns scheiden von der Liebe des Christus. Tam więcej czytamy, kto nas oddzieli od miłości Chrystusa. Von seiner tagtäglichen Fürsorge. To znaczy od jego codziennego starania. Niemand kann uns davon scheiden, wenn wir hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Nikt nas nie może oddzielić od tego, jeśli przystępujemy do tronu łaski. Aber jetzt kommt der Gedanke, den ich eigentlich sagen wollte. Ale teraz jeszcze tą myśl, którą tak naprawdę chciałem powiedzieć. Als der Herr auf dieser Erde war, heißt es, dass betete. Kiedy Pan Jezus był na tej ziemi, to czytamy, że modlił się. Aber hier in Römer 8 und in Hebräer 7 heißt es, dass sich verwendet. Ale tu w 8 rozdziale czytamy, że się wstawiał, nie że się modlił. Von dem Heiligen Geist lesen wir nie, dass betet. O Duchu Świętym nigdy nie czytamy, że się modlił. Wir lesen nur, dass sich verwendet. O nim czytamy tylko, że się wstawiał. Was ist der Unterschied zwischen beten und verwenden? Jaka jest różnica między modlitwą a wstawiennictwem? Beten drückt immer eine gewisse Abhängigkeit aus. Modlitwa wyraża zawsze pewną zależność. So betete der Herr, als der vollkommene Mensch auf dieser Erde zu seinem Gott und Vater.
Tak właśnie Pan Jezus się modlił jako zależny, doskonały człowiek do swojego Boga i Ojca. Aber der Heilige Geist war nie Mensch. Ale Duch Święty nigdy się nie stał człowiekiem. Heiliger Geist war immer eine Person der Gottheit. On zawsze był i został osobą Bożą. Steht auf der gleichen Ebene wie Gott. Na tym samym poziomie jak Bóg. Und deswegen verwendet er sich. Dlatego o nim nigdy nie czytamy, że się modlił w zależności, tylko się wstawiał. Guck, unser Herr in Hebräer 7 ist der Aufgefahrene. A Pan nasz, który opisany jest w 7 rozdziale, jest ten, który wstąpił do nieba. Er ist dort zur Rechten Gottes auf dem Thron Gottes. On jest po prawicy Bożej na tronie Bożym. Und er ist dort nicht nur als Mensch tätig, wie wunderbar das auch ist, was wir vorhin gesehen haben. I on nie tylko tam działa jako człowiek, chociaż to jest tak piękne. Sondern er ist dort auch als der ewige Sohn Gottes tätig. Ale wstawia się też jako Bóg, jako Syn Boży i dlatego się wstawia. Und so steht er auf der gleichen, ich sag mal, Ebene wie Gott. I z tego słowa wiemy, że on też stoi na tej samej płaszczyźnie jak Bóg. Und deswegen verwendet er sich in Hebräer 7 für uns. I dlatego w 7 rozdziale czytamy, że się wstawia za nami. Das heißt, der Herr kann uns verstehen und mitfühlen und helfen, weil er selbst als Mensch hier gelitten hat. Więc Pan może rozumieć nas, pomóc nam i współczuć nam, bo sam doświadczył to jako człowiek. Aber er wird uns völlig erretten, weil er auch gleichzeitig Gott ist. Ale on nas zupełnie zbawi lub wyratuje, bo jest równocześnie też Bogiem. Sich so für uns verwendet. I w taki sposób się wstawia właśnie za nami. Was für ein gewaltiger hoher Priester. Jaki to wzniosły arcykapłan. Czy gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, na które nie zasłużyłeś, czy do piekła, na które zasłużyłeś? Na całe szczęście możemy być tego pewni. Biblia, Pismo Święte, mówi w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, werset 13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oraz Ewangelia Jana, 3 rozdział, 16 werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wystarczy więc, że uwierzysz w Jezusa, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Aby otrzymać bezpłatnie Biblię, napisz do nas SMS 739-089-088. Wyślij adres, na jaki chcesz otrzymać bezpłatną Biblię. Biblia jest całkowicie bezpłatna, aż do wyczerpania zapasów. Z Bogiem!